Sara, idąc do Scarface, widzi, że pod liceum zbiera się to spora grupa ludzi, do jakiegoś protestu. Liderkę zaczepia jakiś chłopak, który chce wybić jej ten pomysł z głowy. Sara staje w jej obronie. Od Sylwii dowiaduje się, że jedna z uczennic tego liceum skończyła ze sobą, gdyż była prześladowana przez swoją orientację. Wkrótce Sara zjawia się w pubie i mówi o proteście wolskiej. Widać, że dziewczyna nie ma nastroju na jakieś demonstracje. Sara nakłania przyjaciółkę, aby tam poszła. Nawet daje jej płatne wolne, bowiem chce, by walczyła o to, co w naprawdę wierzy. Magda szuka jakichś wymówek. Sara uderza w jej czuły punkt i mówi, iż chyba ta sprawa bardziej ją ruszyła niż wolską. Dziewczyna w bojowym nastroju idzie tam wraz z Rogalską. Podczas strajku Magda zauważa Natalię, która jest koleżanką Sylwii. Na demonstracji również pojawia się chłopak, który miał problem do liderki grupy. Tym razem przyszedł z kolegami. Nieznajomy zaczął zaczepiać Sarę. Magda stanęła w obronie przyjaciółki i go spacyfikowała, po czym zaczęła uciekać przed nimi. Los tak chciał, że ukryła się dokładnie tam, gdzie już była Natalia. Zrobiłem o tym film, gdyż chciałem, by osoby, które widziały poprzedni film o Magdzie, wiedziały, jak to dokładnie było, bo trochę inaczej to zrobili, niż sądziłem. Przepraszać nie będę, bowiem tam wyraźnie mówiłem, że nie wiem, czy zostanie napadnięta. Co do tego wątku, no muszę pochwalić produkcję, bo w końcu coś ciekawego się tam działo i aż chciało się to oglądać, ale nie zmienia to faktu, iż trochę pomarudzę. Już wiele razy to gadałem i oni pewnie też to wiedzą. Ten serial oglądają osoby młodsze. Jakie wartości niesie ten odcinek, gdy wszyscy cię cisną przez to, jak wyglądasz, kim jesteś, ile twoi rodzice mają kasy i tak dalej. To w sumie najlepszym wyjściem jest skończenie ze sobą. Produkcja nie pokaże, że można coś z tym zrobić, tylko śmierć jest najlepszym rozwiązaniem, a nie jest, bo zawsze można zmienić szkołę, znajomych, wynieść się z miasta i tak dalej. Najważniejsze jest akceptowanie samego siebie, a co inni gadają, jest głęboko w zupie. No chyba, że dobrze gadają, doradzają ci, to wtedy już nie. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz dobra robota panowie, a przypnę ci serduszko. I daj znać w komentarzu, czy podobał ci się ten odcinek?